Hej, hej, hej! Witam was wszystkich bardzo serdecznie w drugiej już części mojego luźnego materiału ze sporem, albo ze sporów, czy coś ten deseń. W każdym razie, słuchajcie, między pierwszą a drugą częścią tutaj minęło jakieś 20 minut, ogarnąłem sobie dźwięk, sprawdziłem sobie, ile poprzedni materiał zajmuje i zadowalająco zajmuje właściwie dosyć niedużo, bo jakieś 60 parę giga, co jest dosyć fajnym wynikiem. Ogólnie potrafią u mnie materiały tego typu zajmować po 200 albo 300, więc myślę, że nie musimy się ogólnie tutaj pojemnością dzisiaj przyjmować. No i słuchajcie, co do dzisiejszej części, co do właściwie kolejnej części, bo są nagrywane tego samego dnia, mówię, 20 minut przerwy, to słuchajcie, dalej tutaj ruszamy. Tak naprawdę robię tą część, żeby po prostu łatwiej mi się to wszystko składało, bo wierzcie mi lub nie, składanie materiału, który ma godzinę na jednym timeline'ie, no nie jest za dobrym pomysłem, więc po prostu taki, myślę, tutaj sposób jest całkiem spoko, żeby sobie to podzielić. No i słuchajcie, myślę, że idziemy tutaj sobie teraz w tym rejonie, bo w sumie tutaj żeśmy jeszcze chyba nie zwiedzali tego wszystkiego. Tutaj nie wiem, czy są jakieś gniazda. Dobra, tutaj mamy coś, co chyba niespecjalnie dobrze jest dla nas nastawione. Dobra, może tutaj troszeczkę przesadziłem z tymi rejonami, może tutaj pójdziemy. O, dobra, słuchajcie, idziemy w stronę tej fajnej strzałeczki, tego zapytajnika i za chwilkę też będziemy sobie, słuchajcie, naszego stworka, czego nie robiliśmy w ostatniej części, pod koniec ewoluować. Ogólnie myślę, że sobie tutaj ogarniamy coś fajnego. Dobra, tutaj widzę, mamy coś, chyba czego nie będziemy za bardzo atakować. Tutaj widzę, mamy jakiś coś, spróbujemy to zaatakować, może się uda nawet. Okej, spróbujemy, słuchajcie, tutaj sobie to ogarnąć. Nie wiem, czy to nas nie zabije, bo wiecie, to jest dosyć mocne. Ale spróbujemy, może się uda, słuchajcie. Dobra, tutaj walniemy sobie tak, okej. Ciebie tutaj spróbujemy zaciupać. Dobra, mamy tutaj sobie, słuchajcie, jakiś bonus. Nie wiem, dlaczego nie mogłem się przez chwilę tutaj wysłowić. Dobra, mam nadzieję, że nas to nie zabije. Nie powinno, dobra. Spróbujemy teraz, słuchajcie, pożywić jakoś fajnie. Regeneracja, wiecie, życia zawsze na propsie. Spróbujemy od razu ten gatunek wyeliminować, bo jest jakiś dziwny łopatologiczny i od razu atakuje. Dobra, słuchajcie, jedziemy tutaj. 9 życia. No, widzicie, jesteśmy od niego mocniejsi, mimo iż mamy mniej życia ogólnie na starcie. Więc wiecie, jest całkiem spoko. I za chwilkę powinniśmy tutaj ogarnąć sobie kolejny, słuchajcie, poziom. Kolejny poziom mózgu, jeżeli o to chodzi. Więc powinniśmy tutaj być troszeczkę bardziej mądrzy. Coś ten deseń. I zobaczmy w ogóle, jak tutaj, słuchajcie, nasz timeline. Czy coś ten deseń. A raczej, słuchajcie, tej wykres. Mamy, słuchajcie, 2 miliardy 60 milionów lat tutaj. Dobra, jest całkiem spoko. Ogólnie jesteśmy drapieżnikiem. Ewidentnie jesteśmy drapieżnikiem. Więc będziemy chyba kontynuować to wszystko i będziemy drapieżnikiem, cokolwiek, słuchajcie. Dobra, idziemy w stronę naszego gniazda macierzystego. Chyba, nie jestem pewien, ale chyba po osiągnięciu właśnie kolejnego tej poziomu powinniśmy zmienić gniazdo. Jeżeli się nie mylę, powinniśmy pójść dalej. Przynajmniej tak było za pierwszym razem, jak właśnie w sporę grałem. I dobra, słuchajcie, tutaj będziemy sobie, słuchajcie, ogarniać fabrykę stworów, czy coś, jak to się nazywa, nigdy nie pamiętam. Dobra, słuchajcie, mamy 3, 2, 1, tutaj jakaś dziwna scenka, 3, 2, 1, cokolwiek. Ja tu oczywiście się jeszcze napiję przez tą scenkę, żeby nie było. I dobra, słuchajcie, mamy tutaj naszą fabrykę stworów. Mamy naszego stworka pięknego. Dobra, weźmy tutaj tak. Przede wszystkim może to oko spróbujemy zmienić. Damy mu coś takiego. Tylko nie wiem, czy to będzie dobre. Może, nie, może, słuchajcie, wywalmy to. Weźmy tutaj jedno oko. Weźmy mu duże to oko. Gigantyczne. Niech ma największe oko, jakie tutaj możemy znaleźć. Okej, okay, teraz damy mu, słuchajcie, jakąś tutaj jadaczkę. Czy coś w ten deseń? Myślę, że damy mu, słuchajcie, tutaj o to albo to. W sumie nie wiem, co tutaj wybrać. Bo wiecie, są to dosyć ważne wybory. Myślę, że możemy mu dać coś takiego na środku oka. Teraz mu możemy zmniejszyć maksymalnie. Okej, okay. Może ukryjemy mu tak z tyłu głowy. Nie wiem, mówię, wygląda to dziwnie, ale nie chcę, żeby on miał tą jadaczkę mniej więcej w tym miejscu, bo naprawdę będzie to źle wyglądało, więc zostawmy mu tak. Zobaczmy, co tutaj mamy nowego, jeżeli chodzi o takie rzeczy. O, to jest dosyć fajne. Teraz mamy chyba to, tak? Tak, dokładnie. Może spróbujemy ewoluować to wszystko. No, całkiem byłoby to spoko. Tylko troszeczkę dziwnie będzie to wyglądać, bo ten stworek wtedy będzie miał takie dziwne, no, coś się, ale w sumie można spróbować. Zobaczmy tutaj, co mamy, jeżeli o stopkę chodzi. O, okej, okay, to by się nawet mogło przydać. Chyba takie mamy teraz. Dobra, damy mu coś takiego. Zaczyna naprawdę łopatologicznie wyglądać. Dobra, dzisiaj dużo będzie tych stwierdzeń łopatologicznych, ale naprawdę, słuchajcie, ten stworek zaczyna dziwnie tutaj jakąś dziwną rzecz przypominać. Dobra, i co mamy tutaj? Możemy, słuchajcie, ogarnąć mu tutaj, myślę, jakie rzeczy co zdrowie tutaj dodają. Myślę, tutaj możemy mu dodać coś takiego. Okej, okay, damy mu może dwa. Będzie całkiem okej. Okay. Dobra, będzie miał takie dwa. Teraz możemy mu dać, słuchajcie, jeszcze trochę kolców. Ogólnie ja będę mu potem dawał takie fajne inne rzeczy, które zwiększają zdrowie, bo póki co tego niestety nie ma. Jestem zmuszony dawać takie kolczugi czy coś, ten deseń, maczugi, nie wiem, jak to się, słuchajcie, fachowo nazywa. No i dobrze, słuchajcie, mamy tutaj, słuchajcie, ogólnie przenosiny do innego gniazda. Dużo, słuchajcie, tutaj powiedziałem na start, jakby nie patrzeć. No i dobrze, tutaj macha oczywiście na pożegnanie. Nie wiem, dlaczego on tak dziwnie macha do jednego tego. Jakby nie mogli go zabrać ze sobą. To jest dziwne, no, no cóż, słuchajcie, bywa. W
każdym razie my oczywiście tutaj jesteśmy tym w jaju, więc w sumie jest jakaś logika. Ten musi jakoś się nami zaopiekować. Też w ogóle te oko jest straszne, słuchajcie, jak to źle wygląda, naprawdę. No cóż, słuchajcie, bo w ogóle ten mały ma chyba większe oko niż dorosły. Ale no co ja się tam znam, słuchajcie. W każdym razie on musi nas tutaj jakoś ogarnąć, jeżeli chodzi o to. Dobra, my jesteśmy gotowi, jak widzicie, już potem, czyli w jakimś tam etapie ewolucji, nie trzeba tego wszystkiego jakoś, no, tresować, boże, co ja mówię, słuchajcie, nie trzeba nauczać. O, nauczać to jest lepsze stwierdzenie małego tutaj stworka jakichś fajnych rzeczy. Tresować było strasznie złe, wybaczcie mi za to. Jakoś tutaj się nie pohamowałem, jakieś dziwne tutaj rzeczy zacząłem tworzyć. W każdym razie idziemy, słuchajcie, do nowego gniazda. Przy okazji może odkryjemy tutaj sobie, co jest w okolicy. No, jakieś tutaj dziwne cosie, widzę. Niestety nie mamy tutaj jakichś sensownie stworzonych rzeczy. Tutaj w ogóle mają jakieś wysokie levele strasznie. I za chwilkę też będziemy mieli, mówię, nową fazę tutaj mózgu. Może zaraz, słuchajcie, tutaj wrócimy zresztą. W ogóle tutaj dziwne to jest, naprawdę. W każdym razie idźmy tutaj na razie do gniazda, bo to będzie najlepsze rozwiązanie, które możemy w tym momencie ogarnąć. Tutaj w ogóle mamy jakieś... jeszcze coś? Okej, tutaj mamy jakieś chyba agresywne albo coś. Okej, zobaczymy. Mówię, za chwilkę tutaj wrócimy, za chwilkę tutaj wszystko postaramy się ogarnąć, tylko pojedziemy sobie do naszego nowego gniazda. Będzie to całkiem spoko. Jeszcze kawałek nam oczywiście został. Migruj do nowego gniazda, będziemy mieć zaraz tutaj, słuchajcie, punkty tutaj DNA. W ogóle ciekawe rozwiązanie, wiecie, punkty DNA, które umożliwiają nam, poza tym, że są punktami właśnie rozwój. Fajnie to wszystko jest splecione w tą fabułę. O ile tutaj można mówić o jakiejś fabule, czy coś. Dobra, słuchajcie, dobra. Tutaj w ogóle weźmiemy tutaj sobie to. O, już nasze stado jest, no, dokładnie. Mamy tutaj jakąś nową rzecz. I dobra, słuchajcie, jesteśmy w nowym gnieździe. Zawsze dziwna scenka, dokładnie. Ale wygląda całkiem spoko, sobie tańczą. Ja ci bardzo pozytywna ta gra jest, ogólnie jeżeli chodzi o jakiś relaks, czy coś ten deseń. I dobra, mamy, słuchajcie, nowe gniazdo, tutaj nam się jakoś dziwnie ulepszyło, czy coś. Oczywiście, jeżeli o gniazda chodzi, bo też mówiłem, że może się regenerować też w gnieździe poległych jakby tutaj wrogów i w gniazdach przyjaciół, co jest dosyć ważne. Wiecie, można zawsze tutaj mieć jakiś profit z tego. Dobra, mamy większy mózg, coś czego tutaj się spodziewałem, że będziemy mieli po atakowaniu albo po zaprzyjaźnieniu się, ale mamy oczywiście wcześniej, więc jest całkiem spoko. I dobra, słuchajcie, mamy tutaj dokładnie, mamy nowy mózg, mamy tutaj jak z tego właściwie ciekawie korzystać. Dobra, weźmiemy tutaj sobie, słuchajcie, wydłubiemy to z ziemi i idziemy, słuchajcie, tutaj się rozejrzeć, bo jak żeby inaczej. Gdy sobie oczywiście zapiszemy to wszystko, zobaczymy, mamy 7 minutę. Dzisiejszy kolejny ten materiał, ta druga część powinna być już dzisiaj trochę krótsza ogólnie. Przynajmniej tak sądzę, myślę, że będzie 30-minutowa, czy jeszcze jakieś 20 coś minut, myślę, tutaj będzie. Dobra, tego nie będziemy atakować, bo to jest troszeczkę zbyt mocne. A jak wiecie, zbyt mocne tutaj niekoniecznie to się dobrze może skończyć. Mamy 20, chociaż nie, 27 życia? Nie, to możemy w sumie spróbować, mamy 27, dobra. Więc zauważyłem totalnie, że mi się życie zwiększyło przez to wszystko. Ale spróbujemy zaatakować to. Będzie jakaś papuga dziwna. Ptasinek, chyba, nie wiem, dobra, spróbujemy zaatakować. Jeżeli nam się nie uda, to trudno, jeszcze w sumie żeśmy dzisiaj nie polegli, ale... tak, widzę, że może być całkiem nieźle. Dobra, tylko sobie oczywiście tutaj walniemy jakiś atak bardzo fajny. Dobra, zrobimy tak. Powinno się, słuchajcie, udać. Co prawda nas atakują z dwóch stron, ale... dokładnie, mamy już tutaj pierwszego zdjętego. O, tutaj w ogóle drugi, niestety. Mocne to jest, jak cholera. Dobra, słuchajcie, spróbujmy się tutaj wycofać i zregenerować troszeczkę, bo nie wiem, czy to się w sumie dobrze skończy. Okej, spróbujemy, słuchajcie, spróbujemy. Mamy 9 życia, jest troszeczkę nieciekawie. No ale może się uda. Tutaj widzę, że naprawdę życie nam schodzi jak cholera. Ale powinno się tutaj właśnie udać nam doczłapać do naszego gniazda. No idziemy, słuchajcie, zaraz może o tutaj? Znaczy o tutaj, właściwie w drugą stronę może byśmy poszli. Dobra, spróbujemy się, słuchajcie, tutaj zregenerować. W ogóle tutaj Alfa Tupacz. Czy może Tupacz, Tubacz, zawsze nie wiem dlaczego czytam to dziwnie. Tubacz to jest, naprawdę nazwałem, słuchajcie, gatunek i nie potrafię go przeczytać ładnie. No cóż, słuchajcie, dobra, idziemy w tą stronę, nie wiem, co tutaj nas spotka, mam nadzieję, że nie zabije nas to, bo było trochę słabo. Dobra, mamy tutaj coś takiego, dobra, ciebie nie będziemy atakować, bo nie chcę, żeby się skończyło tak jak poprzednio, gdzie prawie nas zaciupali, no i wiecie, o czym pewnie mówię. Też mam nadzieję, że jeżeli, słuchajcie, chodzi o te rejony, w które się wybieramy, to będziemy tutaj mieli możliwość zaprzyjaźnienia się z kimś, chociaż, dobra, tego nie wiem, czy atakować, czy nie. Dobra, z tym spróbujemy się zaprzyjaźnić wyjątkowo. A dobra, jest agresywnie nastawiony. No to chrzańcie się, będę was atakował. Jak nie jesteście tutaj od razu nastawieni pozytywnie, to ja też nie będę do was pozytywnie nastawiony.
Zaraz was tutaj, słuchajcie, pokaramy jakoś strasznie. I ile, słuchajcie, tutaj jest jakichś fajnych bonusów. Dobra, zaraz tutaj się rozejrzymy oczywiście, bo tutaj tych bonusów jest naprawdę od cholery. I myślę, że tutaj coś ciekawego znajdziemy. W ogóle jakby się pytali też, jeżeli o walkę chodzi, pewnie słyszycie też moją klawiaturę, jak już to mówiłem w ostatnim odcinku, w ostatniej części, w ostatnim materiale. To dlatego, że sobie, słuchajcie, ogarniam myszkę i klawiszami 3 i 4 wyzwalam te jeszcze zdolności. Tak w sumie dziwnie to robię, bo robię w sposób taki klikaj do upadłego, że coś ten deseń. Może wiecie, coś ciekawego trafi, ale po prostu mi tak po prostu wygodniej. Po prostu, cokolwiek. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj coś takiego. To jest chyba kolejny dziwny coś. Niestety będziemy musieli małe też zaciupać, bo to wymaga, tego wymaga taktyka, jak to mówi żołnierz 76. Albo taktyka tego wymagała. Nie jestem z tego powodu bardzo zadowolony, bo wiecie, to jest jednak mały organizm i tak dalej. Ale musimy, słuchajcie, tutaj przetrwać. A od tego właśnie zależy to wszystko. Myślę, że tutaj możemy sobie, słuchajcie, o tego upolować jeszcze. Dobra. No, atakuj. Okej, tutaj atakujemy tym wszystkim. Okej. Dobra, i zaraz będziemy, słuchajcie, tutaj mieli dokładnie jakiś tutaj bonus od życia, jakiś tutaj fajny coś. I zobaczymy, czy czegoś żeśmy tutaj jeszcze nie pominęli w tym gnieździe. Spróbujemy się zregenerować, jak mówiłem, z tego co pamiętam, dało się regenerować w gnieździe wroga. O, dokładnie, mamy tu, słuchajcie, regenerację. Dobra, chyba niczego tutaj żeśmy nie pominęli, więc możemy sobie zapisać gierkę. Lubię zapisywać gierki, jest to zawsze fajne. Wiecie, nie kosztuje dużo, a zawsze może się przydać. Dobra, i słuchajcie, jesteśmy tak w jednej mniej więcej trzeciej ewolucji do kolejnego tutaj mózgu. Czy coś, do większego jeszcze mózgu. I co tutaj mamy, słuchajcie? Czyżby to był jakiś statek? Okej, robi się dziwnie. To jest statek jakiś chyba. Nie możemy chyba tego zbadać, ale wygląda ciekawie. Wygląda naprawdę ciekawie. Prawdopodobnie jesteśmy tutaj, no właśnie, 2 miliardy lat, więc pewnie jakaś już tutaj się cywilizacja mogła wiązać z tego wszystkiego. Ale statku jeszcze, powiem wam, nie znalazłem. Jak grałem dosyć długo już, to statków chyba rzadko się ogólnie tutaj dużo znajduje. Mam przynajmniej takie wrażenie, że nie jest to częsta rzecz. Ty w ogóle widzę, mam jakieś dziwne plemię. Spróbujmy się z tym zaprzyjaźnić, bo chyba to jest dosyć pokojowo nastawione. Cześć, różowy plemieniu, czy coś ten jest. W ogóle, patrzcie, jak to wygląda. Taki malutki stworek zaprzyjaźnia się z tym gigantycznie wielkim stworkiem. Naprawdę wygląda to łopatologicznie. Dobra, sobie tutaj zaśpiewać. Chyba nam się nie uda, bo to naprawdę wymaga jakiegoś skilla. Dobra, idziemy tutaj sobie. Nie chcecie się z nami zaprzyjaźnić, jesteście okrutni. Widzę, że naprawdę by nic z tego nie wyszło. To jest zbyt trudne. Ale dobra, mamy tutaj coś takiego. Spróbujemy to zaatakować może. Może to się uda. Może ciebie zaatakujemy. Dobra, ty jesteś większy. O, dokładnie, będzie fajnie. Ogólnie atakowanie jako drapieżnik ma sens, jak zawsze. Dobra, ciebie tutaj zaciupamy. Teraz ciebie, słuchajcie, tutaj. Ciebie, słuchajcie, tutaj. Świetne zdania, bo... Nie. Okej, słuchajcie, wycofujemy się. Jak widzicie, tam idzie taki coś, co można porównać do dinozaura. Ja naprawdę nie chcę z tym mieć do czynienia. W ogóle to wygląda... Okej. To jest ciekawa rzecz. Tak wyglądają, słuchajcie, Proxim. To jest mój stworek. Jakbyście pytali, ja go stworzyłem. Tylko nie spodziewałem się, że może mi aż tak zagrozić. No cóż, to jest mój twór właśnie z innej planety. Tylko ja się pytam, słuchajcie, na jakiej zasadzie, co on tutaj robi? Co mój stwór z planety oddalonej o, nie wiem, lata świetlne, tysiące może lat świetlnych, może nawet miliony. Dobra, może miliony przegięłem, a galaktyki może... Może ta galaktyka nie jest aż tak duża, ale naprawdę oddalonej niesamowicie robi tutaj. Weźcie mi to naprawdę, powiedzcie, bo ja nie mam bladego pojęcia, na jakiej zasadzie to działa. Mówię, daleko to jest strasznie, chociaż mam nadzieję, że stworek wygląda całkiem spoko. Jest taki dosyć opancerzony. No i dobra, słuchajcie, udało nam się tutaj wyeliminować kolejną tutaj, słuchajcie, dziwną rzecz. Mianowicie udało nam się wyeliminować kolejny gatunek. Tylko oczywiście wrócimy, my zawsze zapominam o tym. I się poślimy ich zwłokami, poległymi tutaj resztkami tego wszystkiego. Naprawdę brzmi to dziwnie, ale co tam. W każdym razie tutaj widziałem jedną rzecz, nie wiem, czy tutaj znajdę to. Ale widziałem jakieś tutaj kości, może tutaj nam się uda to, słuchajcie, ogarnąć. Dobra, tutaj mamy jakieś dziwne twory od Maxisa, tutaj nie. W ogóle szkoda, że Maxis już nie istnieje. Szkoda, że Maxis już nie istnieje. O, lepsze zdanie, abaj Boże, ja się wysłowić, słuchajcie, nie mogę. Jest to łamanka językowa, Maxis inne takie. Niestety zamknęli sobie już jakiś czas temu, ale wiecie, gra dalej jest, da się grać. Jest najbardziej grywalną grą od Maxisa chyba w tym momencie. Chyba, że też przyjmiemy z SimCity, które nawet jest też grywalne w jakimś sensie. Dobra, tutaj mamy niefajnie nastawioną tutaj społeczność lokalną, czy coś. Więc słuchajcie, wracamy się tutaj, mamy troszeczkę punktów, więc myślę, że można by to wykorzystać. Ogólnie nie wiem, czy mamy takie fajne coś, mianowicie nie wiem, czy, słuchajcie, znaleźliśmy takie rogi, które dodają dosyć dużo życia. Może się uda tutaj ogarnąć te rogi. Zresztą zaraz zobaczymy, wróćmy się do gniazda i zobaczymy, co tutaj mamy ciekawego do zaoferowania. Przydałoby się, wiecie, tutaj się rozeznać, jeżeli o to chodzi. Dobra, tutaj mamy gniazdo już niedaleko, niestety będziemy musieli trochę jeszcze, mówię, przejść. Ale zaraz powinno tutaj być, więc jest całkiem okej. Też zobaczę, którą mam minutę, słuchajcie. 15, prawie 16 minutę, czyli z jakimiś tutaj mniejszymi cięciami, bo poszedłem się jak zawsze kilka razy napić. Powinna być jakaś
15 właśnie, nie 16. Cokolwiek, słuchajcie. Cokolwiek. W każdym razie tutaj się wracamy. Okej, okay, jeszcze trochę, słuchajcie, mamy tutaj trochę energii, możemy podsprintować. Ten sprint się naprawdę łopatologicznie regeneruje, co jest dosyć problematyczne, no ale co tam, w każdym razie, słuchajcie, zew godowy, tutaj ogarniamy. Dobra, idziemy, słuchajcie, tworzyć nowe stworki, jakieś takie śmieszne. Jak zawsze to scenka, naprawdę dziwne są te scenki, ale w sumie takie mówię, bardzo pozytywne, więc czemu nie? Czemu nie, słuchajcie? Jeszcze sobie w ogóle zobaczę jedną rzecz tutaj, a propos, że nikt do mnie nie dzwoni, zawsze mam telefon wyciszony. Dobra, 12, mam 12:09. Jakby się pytali, nagrywam to we wtorek, możliwe, że zobaczycie to jeszcze w tym tygodniu, czyli w jakąś środę? Czwartek będę to montował pewnie po północy, jak zawsze zresztą, ogólnie montowanie takie po północy jest całkiem okej. Okay. Dobra, słuchajcie, mamy trochę punktów, zobaczymy, o, to jest coś, co bym chciał. Dobra, słuchajcie, więc przebudowujemy naszego stworka. Walimy to, walimy to, walimy to i to, walimy też to. I tak, zaczynamy od podstaw, słuchajcie, mamy tutaj jakąś chyba lepszą żuchwę. Dobra, tego byśmy na razie chyba nie chcieli, bo to jest cholernie drogie. Tego żuchwa jest naprawdę mało też użyteczna jako taką z tym wszystkim. Dobra, mamy tu, słuchajcie, jakieś fajne tutaj uszka. Weźmy sobie przede wszystkim nowe uszka. Takie bardziej lisie czy coś, albo kocie, nie znam się niestety, ale wygląda całkiem okej. Okay. Mówię, ten stworek jest naprawdę łopatologicznie dziwny. A co mamy tutaj, słuchajcie? Mamy nowe, te, jak one się nazywają, nowe nóżki. Nóżek nie chcemy. Mamy też nowe, słuchajcie, a czy nóżek, rączek. Nóżki mamy też jakieś nowe. Widzę, mamy tutaj coś takiego. Może to wymienimy zresztą. Bo się nawet może opłacać. Dobra, mamy takie wielkie tutaj stopiska. Dobra, teraz zobaczmy obronne część. Mamy 25 punktów życia. Czego chyba nie chcemy, dobra. Migrena, okej. Okay. Coś rozumiem z bólem tutaj głowy i tak dalej. Rozumiem, będziemy siać postrach wśród wrogów. 29 punktów życia, okej. Okay. To nam chyba pasi w miarę. Damy teraz sobie, słuchajcie, tutaj rozplałkę, która chyba nam życia nie daje, ale powinna nam się też przydać. Okej, okay, i chyba to tyle, bo więcej widzę nam tutaj nie pozwala budżet. Ale i tak 29 punktów życia jest całkiem niezłym wynikiem. Tutaj też mamy możliwości jakieś wyglądowe czy coś. Wiecie, czemu nie? No i dobra, słuchajcie, i idziemy tutaj do części grywalnej jak zawsze. Dobra, tutaj poczekamy na jajo. Jajo nam oczywiście tutaj wykluje jakiś taki dziwny stworek. No i dobrze, słuchajcie, będziemy ogarniać to wszystko. Okej, okay, to się cieszą. O, jaka radość, dobra, szybko urósł. Dobra, i w ogóle pyknę sobie screena, żebym miał z czego miniaturkę tutaj robić. Chociaż i tak będzie pewnie w tworzeniu stwora, oczywiście sobie go wytnę jakoś dziwnie. Wiecie pewnie, o czym mówię. Dobra, i zapiszemy tutaj sobie naszą gierkę. Myślę, że będzie całkiem okej. Okay. Jeszcze tutaj sobie, okej, okay, zrobimy coś takiego. I teraz myślę, jako że mamy już tutaj wszystko ogarnięte, możemy ruszać ponownie w drogę. Mamy 29 punktów życia. Ty co mamy? Mamy tutaj, słuchajcie, jakiegoś dziwnego przedstawiciela, jakiejś dziwnej rasy. Dobra, słuchajmy cię zaatakować. Mamy jakieś nowe, słuchajcie, tutaj możliwości ataku. O, dokładnie, idzie pięknie. Idzie chyba nawet na tyle dobrze, że straciliśmy tak, dokładnie jeden punkt życia, słuchajcie. Okej, okay, atakujemy. Już tutaj nam poległ przeciwnik. Mówię, naprawdę, słuchajcie, jeżeli chodzi o naszego stworka, on nie wygląda, ale to jest tak taki badass, jeżeli o to chodzi. Dobra, ciebie zaatakujemy teraz, to jest chyba malutki. A, z tym powinno pójść łatwo nawet. Musimy jeszcze wyeliminować praktycznie 4-4, no cóż, trochę jeszcze będzie z tym wszystkim roboty, ale powinno się udać. Dobra, co nas tutaj, słuchaj, karasz? Co nas tutaj karasz? Zaraz tutaj cię zjadę, słuchaj. Będziesz tutaj zaraz martwy, chyba że zaatakują nas dwa, no też nie jest dobry pomysł. Chyba, słuchajcie, to się dobrze nie skończy, a wycofujemy się do naszego gniazda, bo to naprawdę się źle skończy, widzę. Albo tutaj się zregenerujemy, albo nie, dobra, to jest głupi pomysł, słuchajcie, regenerujemy się w naszym gnieździe, uciekamy. Uciekamy, tutaj 6 punktów życia, mam nadzieję, że nas nie gonią. To było głupie trochę, co ja teraz zrobiłem, ale wiecie, można próbować, ryzyko, bez ryzyka nie ma zabawy, jak to się mówi. Więc można popróbować jakoś fajnie. Dobra, regenerujemy się. W ogóle zobaczmy, jak to jest z postępem tego wszystkiego, które jest 2205 tam ogólnie. W ogóle chyba nie zginęliśmy ani razu, z tego co pamiętam. Dokładnie, nasz gatunek jeszcze tutaj nie zginął ani razu, w sumie fajna rzecz. I też w ogóle widzieliście tam pewnie przeskok z tego jednego oka do czegoś takiego. Naprawdę dla badaczy z przyszłości takie mindfuckowe to troszeczkę będzie. Że jak, słuchajcie, coś takiego, taki z jednym okiem, co wyszło po prostu z oceanu, ma rację bytu, naprawdę. Niesamowite. W każdym razie, wracając do naszego tutaj stylu życia, atakujemy to. Dobra, spróbujemy to zaatakować. To jest chyba ten gatunek, który ostatnio nas tak zaczął atakować niefajnie, żeśmy prawie zginęli. Ale spróbujemy jeszcze raz tutaj go ogarnąć. Dobra, spróbujemy, słuchajcie, tutaj ogarnąć to w taki sposób, że o tak go zaatakujemy. Dobra, okej, okay. Teraz siebie tutaj będziemy atakować. No jest tym bardzo mało życia, więc to się może źle skończyć, dokładnie, możemy się, słuchajcie, wycofać. No cóż, dzisiaj nam nie idzie, widzę, znaczy dzisiaj, teraz nam właściwie nie idzie.
to wszystko. Musimy się widzieć co chwilę wycofywać, ale tak to jest, jak się nie ma kompana jakiegoś. W ogóle nie jestem pewien, ale chyba to stada się nie da przypisać kogoś ze własnej tutaj społeczności. Przynajmniej z tego, co widzę. A nie, dobra, da się. Nigdy nic, słuchajcie, nie pamiętam. Naprawdę musimy z nim zbudować lepsze relacje niż z jakimśkolwiek innym cosiem? O kurde, to może być trudne. Chyba pokiwa nam głową, że nie chce z nami. Nie lubi nas. Dobra, tego może małego przypiszemy? Bo chciałbym kogoś do stada tutaj ogarnąć. Tańcz. Tańcz, no, nie chcę. Dobra, kogo innego musimy sobie niestety poszukać. Tutaj w ogóle kości mamy, tak? Kości, jak fajnie. Dobra, wywalimy tutaj sobie kości. Tutaj mamy jakiś gatunek, który też teoretycznie dałoby się zaatakować, ale go sobie chyba odpuścimy i idziemy, słuchajcie, w tamtą stronę, bo w tamtą stronę żeśmy jeszcze nie szli i nie wiemy, co tam nas, słuchajcie, czeka. Tutaj chyba jakieś też fajne gniazda mogą być. No, tutaj dosyć mocne przeciwnicy. Mocne przeciwniki, cokolwiek. Jakieś dziwne tutaj zdania tworzę. Cóż, bywa. A to chyba jakoś pozytywnie jest nastawione. Ale zostawimy to tym razem. Nie będziemy się siłować z mocniejszym, bo się to jak zawsze może źle skończyć. Szczególnie, że mamy naprawdę dużo mniej życia. No i wiecie pewnie, o czym mówię, ale za to to możemy zabić. To też jest to do nas nie nastawione jakoś pozytywnie. A jak nie jest do nas pozytywnie nastawione, no to oczywiście to wyeliminujemy, żeby się nie rozprzestrzeniało i tak dalej. Dobra, pierwsze zaciupane. Lecimy tutaj po drugie. No, chodź, chodź tutaj. Chodź. Samołeb, Boże, jak to źle brzmi. Jak to źle, słuchajcie, brzmi. No cóż. Dobra, atakujemy. Dobra. Jeden. Okej, mamy to. Teraz się posilimy oczywiście mięsem. Bo jesteśmy mięsożercą. W ogóle nie wiem, od którego etapu gry wchodzą nam takie jadaczki, które umożliwiają nam jedzenie właściwie wszystkiego, bo to nam by naprawdę ułatwiło robotę. No ale zgaduję, że to już jest już na takim etapie, gdzie właściwie nie ma to aż tak dla nas znaczenia. Wiecie pewnie, o czym mówię. Dobra, jeszcze tutaj sobie atakujemy. W ogóle strasznie w powietrzu chodzi, dobra. Spróbujmy ciebie zaatakować jakoś, dobra. Pazurami tutaj lecimy, słuchajcie. Jest nieźle. Okej, okej. Dobra, wyeliminowaliśmy tutaj gatunek. Pożywimy się tutaj. O Boże, jak się cieszy. Jak się cieszy, słuchajcie. No dobra, wygraliśmy tutaj, jeżeli chodzi o walkę z tym gatunkiem, więc w sumie trudno się mu dziwić. I zobaczmy, czy tutaj jeszcze mam jakieś kości. Tutaj mam oczywiście kości. Odsysacz. Co to jest, słuchajcie, co to jest? Chyba nos jakiś dziwny. Zaraz zresztą sprawdzimy, postaramy się tutaj za chwilkę wrócić do naszego gniazda. Ty, wow, mamy jakieś fajne coś, jakąś rybę. Tak, to jest ryba jakaś, czy coś. Mam przynajmniej mam takie wrażenie, że to jest ryba. Oj, tutaj mamy coś, nie wiem co to jest. Czym ty jesteś? Czym ty jesteś? To jest chyba jakiś kokon. Zostawimy to, wygląda dziwnie, nie mam bladego pojęcia, co to jest, ale chyba dziwnie. Myślę, dziwne określenie na to może być dosyć trafne. Ty, w ogóle mamy coś, nie wiem co to dokładnie jest. Myślę, że tutaj, słuchajcie, spokojnie możemy to jakoś spróbować zaatakować. Bo nie sądzę, żebyśmy się mogli zaprzyjaźnić z tym jakoś pokojowo albo w jakiś inny sposób. Chociaż myślę, że jeżeli chodzi, słuchajcie, o ogólny tutaj rozrachunek, może być słabo. Chyba, że ktoś nam tutaj idzie z większych tych. Dobra, spróbujemy to zaatakować jakoś, dobra. Ja widzę, mało życia mu już zostało. Dobra. Dobra, mamy jednego wyeliminowanego. Okej, okay. Lecimy, słuchajcie, po kolejnego. Dobra. Ty w ogóle, cokolwiek, słuchajcie, widzę, że tutaj mamy deszcz asteroidów, tak? O, dokładnie, dostaliśmy tutaj, a nie, dobra, dostaliśmy od niego tej w łeb, bo jak słuchajcie, czasem z tego coś właśnie orientuję, na tych wszystkich planetach właśnie padają asteroidy, co jest dosyć ciekawe, ale trzeba oczywiście uważać i chyba właśnie zginiemy tutaj niestety, chyba że się posilimy jakoś sensownie. Dobra, spróbujemy się tutaj zaciupać. Dobra, z tym może być to dosyć trudne, chociaż mam nadzieję, że się uda, mamy 4 punkty życia. Oj, to się nie uda, to się, słuchajcie, nie uda i wybaczcie za moją butelkę tam w tle, niestety coś dziwnego się stało i odprężyła się i był taki dziwny dźwięk. Dobra, spróbujemy to jeszcze wydziubać z ziemi i lecimy do gniazda się zregenerować, chyba że tutaj mamy gniazdo przeciwnika. Chyba już tutaj powinno być takowe. Dobra, to się zregenerujemy się w gnieździe przeciwnika i będziemy za chwilkę tutaj wracać sobie. Ogólnie zostało nam jeszcze trochę czasu, jakieś 10 minut ogólnie. Więc powinniśmy jeszcze zdążyć tutaj wylevelować na tyle, żebyśmy mogli mieć jeszcze większy tutaj mózg. Ogólnie wolność się, jak wiecie, w spore leveluje. Przynajmniej potem mam takie wrażenie, ale możemy spróbować. Dobra, mamy 20:09 i będziemy sobie, słuchajcie, tutaj wracać na pole bitwy. Myślę, że tutaj coś uda nam się ciekawego wyczarować i ogarnąć, słuchajcie, jakiś tutaj fajny pojedynek z tą dziwną rasą, którą tutaj żeśmy prawie zaciupali i która nas prawie zaciupała. I myślę, że będzie ogólnie tutaj całkiem spoko. Zobaczmy, tutaj mamy... On zregenerował się niestety. A, trudno, bywa. Mamy jeszcze 3. Dobra, spróbujemy cię upolować. Dobra. Spróbujemy tutaj coś zrobić, tylko niestety jak atakujemy nas z dwóch stron, to jest dosyć problematyczne, jak nie mamy kompana. To po prostu, słuchajcie, jakby nie patrzeć, może być to dosyć niefajnie, jeżeli chodzi o jakiś tam ogólny rozrachunek. Dobra, to i tak widzę, że się udało. Teraz myślę, że się możemy jakoś wycofać w jakichś tam dziwnych kierunkach. Dobra, tutaj mamy ścianę niestety.
ogólnie, to jest słabo z tym życiem stoimy, naprawdę. Dobra, zostawmy ich może w spokoju, albo się pożywmy ich resztkami. Dobra. Nie wiem, dlaczego nas nie atakują. Ja jakbym zobaczył, że ktoś się pożywia resztką kompana, to bym pewnie zareagował. Chociaż co ja tam wiem, słuchajcie. Dobra, regenerujemy się powoli, ale skutecznie. Powoli, ale skutecznie. Dobra, siebie to jeszcze raz spróbujemy zaatakować. Ja widzę, że też jakiś ktoś przechodzi przez ich gniazdo, więc jest troszeczkę to bardzo pomocne. Wiecie, rozprasza i tak dalej. Dobra, spróbujemy to tak zrobić. Dobra. Teraz się, myślę, wycofamy. Chociaż nie, dobra, widzę, że gdybyśmy jakiegoś małego upolowali, to by było fajnie. Niestety, słuchajcie, zginęliśmy. Zginęliśmy niestety. Dobra, pierwszy zgon, słuchajcie, po prawie godzinie gry, więc myślę, że wynik całkiem niezły. No, oczywiście możemy się odrodzić. Więc jest tak całkiem spoko. Dobra, mamy tutaj, słuchajcie, naszego małego tubacza. Więc mówię, całkiem okej. Udało nam się i tak dosyć dużo poczynić postępów. Więc jest nie najgorzej. Dobra, mamy tutaj, słuchajcie, dorosłego tutaj, naszego, naszego tutaj stworka. Chcemy się zaprzyjaźnić na tyle, żeby mieć jakiegoś, słuchajcie, tutaj kompana, tylko może pokojowo, o, bo to będzie lepsze. Chciałbym mieć, wiecie, z kimś tutaj podróżować, żeby móc atakować, żeby mieć większą tutaj siłę przebicia. Okej, spróbujemy tak, słuchajcie. Spróbujemy jeszcze tutaj, no, proszę, proszę tutaj, mały stworku. Ja chcę tutaj być razem z tobą w drużynie czy coś. Dobra, mamy tutaj i tak jednego podróżującego, więc będzie dwóch takich samych. Dobra, to może ominiemy, bo to nie wydaje się dobrym pomysłem. Tak samo to, chociaż w sumie to nie jest aż takie mocne, to małe, ale to duże, to ja bym radził, słuchajcie, to zostawić w spokoju, myślę. Myślę, że to będzie najlepszy sposób. No i dobrze, słuchajcie, idziemy tutaj poznawać nowe tereny. Tutaj mamy jakieś gniazda, tutaj mamy, o, to jest kamulec. Powiem podnieść kamulec. Kamulec mamy. To są kamulce, które można oczywiście rzucać, one się przydają, z tego co pamiętam. Można naprawdę fajnie atakować wroga. To spróbujemy zaraz wykorzystać, tylko one się tak strasznie gliczują w tym wszystkim. No cóż, słuchajcie, bywa. W każdym razie idziemy. Idziemy, słuchajcie, mamy tu jakieś nieodkryte jeszcze gniazdo, w ogóle duża jest ta mapka. Ja nie pamiętam, czy dało ją się jakoś sensownie powiększyć. Chyba się nie dało, dokładnie, bo pod M nie ma mapki, więc raczej sensownie się tego zrobić nie da. Zobaczymy, słuchajcie, co tutaj mamy. Okej, mamy tu jakąś dziwną rzecz. Spróbujemy to zaatakować. Ma troszeczkę może więcej życia, ale może się uda. Spróbujemy się zaatakować. Nie chcecie socjalizować, chcecie tutaj się rzucić w ciebie jakimś kamulcem. Dobra, okej. Spróbujemy tutaj razem z kompanem się jakoś tutaj wyeliminować. O, dokładnie, z kompanem idzie naprawdę, słuchajcie, spoko. Dobra, teraz się pożywimy. Okej. I zobaczymy, nie mamy tutaj jakichś większych ilości stworzeń? Jakieś takie puste to gniazdo, mam wrażenie. Mogę się mylić. Okej, tutaj się stoczyłem z tego. Dobra, słuchajcie, idziemy tutaj atakować. W ogóle, weźcie mi wytłumaczcie jedną rzecz, jakim cudem o ten stworek, który był na dole i całą akcję tutaj przespał prawdopodobnie, wie, że jestem dla niego zagrożeniem. Weźcie mi to wytłumaczcie, bo ja nie mam bladego pojęcia, na jakiej zasadzie to działa tutaj. Nie widział, więc skąd wie? Naprawdę, to jest dziwne. Gdzie jest nasz stworek? Chyba na górze został. Chodź tutaj. Chodź tutaj. Dziwne jakieś tutaj poszedł sam. Niestety będziemy musieli chyba się zdać na siebie. No ale zaraz tutaj będziemy mogli chyba ewoluować. Tutaj mamy 50, dobra, to zostawimy w spokoju, bo to chyba się dobrze nie skończy, jeżeli będziemy to akurat atakować. Chyba, że ma tutaj jakieś fajne surowce, nie ma, dobra, zostawiamy w spokoju. Ciebie tym bardziej nie będziemy atakować, w ogóle się zapuszczam w jakieś dziwne rejony i potem narzekam, że tutaj łomot dostaję. Dobra, co tutaj mamy? Nic ciekawego nie mamy. Tutaj może coś się znajdzie, to są owoce, tych owoców jest jak cholera tutaj dużo. No ale wiecie, musi być balans dla ludzi, którzy wybrali mięsożerce. Ciebie tutaj mamy, o, ciebie możemy w ogóle zaatakować. Okej. Jak widzicie, socjalizowanie się nie jest moją mocną stroną już tutaj w sporę. Po prostu co znajdę, to zatłuczę. Ale to już chyba zauważyliście przez ten czas. Dobra, ciebie tutaj mamy. Gdzie tutaj jest reszta twojego stada? Gdzie jest to stado twoje? Gdzie to gniazdo jest? Ja nie mogę cię znaleźć tutaj. No okej. I niczego ciekawego. O, tutaj jest, dobra. Czego ciekawego mówię, nie ma. Ogólnie ten gatunek też mi się trafił na innej planecie, z tego co pamiętam. Był gdzieś tam, do spotkania. Wiecie, to gatunki się ogólnie powtarzają. Trudno się dziwić, wiecie, tworzenie wszystkiego w taki sposób, że po prostu jest unikatowy i występuje raz. Troszeczkę może być dziwne, ale no, myślę, żeby się też dało. Chociaż nie przeszkadza mi to szczególnie, że te gatunki są takie same na kilku planetach. Dobra, mam nadzieję, że tutaj nam nie zaciupią naszego towarzysza, bo to by było dosyć słabe. Dobra, jeszcze jednego tutaj musimy za chwilkę upolować. Okej, tu możemy cię wszamać. Szamu. Ty się boi, jak się boi. No niestety, będziemy musieli tutaj, żeby ogarnąć troszeczkę większy rozum, ogarnąć też, słuchaj, i ciebie. Myślę, że to jest dosyć sensowne. Więc tak, tutaj ciebie szamiemy i... Sorry, stary, ale musimy.
Siemy tutaj nam gra każe. Każe mi tutaj instynkt przetrwania, czy coś w ten deseń. Jakkolwiek to można nazwać. Dobra, ćpiemy, ćpiemy. I dobra, mamy to, słuchajcie, mamy większy mózg. Zaraz będziemy oczywiście tutaj mogli ogarnąć sobie jakieś fajne, jak one się, słuchajcie, nazywają, ulepszenia. Dobra, nasz stworek jest tutaj zadowolony. Cyknęło mu w ogóle screena jakiegoś fajnego w locie, czy coś w ten deseń. No i dobrze, słuchajcie, będziemy tutaj kopać. Będziemy wracać się do gniazda, myślę, że tutaj go jeszcze fajnie podpisujemy i tak naprawdę powoli będziemy kończyć, bo jakby nie patrzeć, no troszeczkę już mamy tutaj czasu. Mamy już 32 minutę, więc słuchajcie, tak, kopiemy przede wszystkim. Tutaj też kopiemy sobie, myślę. Się będzie to całkiem ok. W ogóle zobaczmy, jak to jest z ewolucją. 3 miliardy, dobra, idziemy dobrze z ewolucją. Ogólnie na poprzedniej mojej mapie tak bardzo przegiąłem z ulepszaniem i modyfikowaniem tego stworka w czasie, że ogólnie skończyło się na tym, że miałem 3 miliardy lat i nawet nie miałem tego trzeciego poziomu teraz umysłu za bardzo rozwiniętego. Znaczy miałem go odblokowanego i miałem te 40 parę życia, ale ogólnie było słabo. Miałem więcej po kilku tam więcej, po chyba godzinie więcej miałem taki sam wynik jak tutaj po mniej więcej godzinie. Więc myślę, wynik całkiem spoko. I dobra, słuchajcie, wracamy się tutaj, jak już mówiłem. Zostało nam trochę do przejścia. To co to jest? No, w ogóle słabszy od nas teraz. Cześć, w ogóle boi się nas. O, respekt, respekt, słuchajcie, jest całkiem okej. Dobra, wracamy się do gniazda. Myślę, że... O, dobra, już tutaj chyba niedaleko jest? Tak, dokładnie niedaleko. Myślę, że tutaj dokładnie przywołamy kogoś i będziemy, słuchajcie, modyfikować naszego stworka. W ogóle się pojawia tak dziwnie. No cóż, słuchajcie, takie aspekty gry. Dobra, i... Będziemy modyfikować naszego stworka. Po raz ostatni, myślę, bo już więcej tutaj za bardzo z niego nie skorzystamy. Ja myślę, że może kiedyś tam wrócę do tego save'a i będę jeszcze to rozwijał. Może nawet teraz, może po odcinku. Się zobaczymy, czy po odcinku. To nie, słuchajcie, nowa seria. To jest, słuchajcie, materiał. Oczywiście luźny jak zawsze. No i dobrze, słuchajcie. Mamy tutaj scenkę. Długa w ogóle jest ta scenka, jak tak teraz sobie patrzę z perspektywy już kilku takich. No ale... Rozumiem, że się musi załadować kreator stwora. Sposób na zamaskowanie niedoskonałości jakiś tutaj, słuchajcie, jest. No i tutaj, słuchajcie, mamy już nasz kreator. Myślę, że sobie możemy tutaj dać takie rogi. Ja to chciałem dać od już początku tego odcinka. Czasem się one szybciej trafiają, czasem wolniej, ale są dosyć przydatne, wiecie. Fajna rzecz, damy sobie może je o tak, będzie taki koksu, dosłownie. Teraz damy, co mu możemy, słuchajcie, dać? Damy mu może takie rogi, albo damy mu coś takiego, nie wiem. Myślę, że oba będą spoko, tylko wygląda to dosyć dziwnie, ja czegoś takiego bym nie chciał. Bardziej wolałbym takie neutralne rozwiązania, może tak, zmniejszymy mu to, bo to nie ma oczywiście żadnego tutaj, słuchajcie, jak on się nazywa, żadnego, słuchajcie, tutaj wpływu na to, jak on atakuje. A zamiast może tych damy mu kolce, bo ja bym chciał troszeczkę w zdrowie inwestować, żeby tego zdrowia było nieco więcej. Dobra, zdrowie poziom drugi, okej, okay. Ma to jakieś zdrowie? Chyba ma. O, jaki słodki jesteś, jaki fajny. Ładne to. Oczywiście, jak sobie pewnie wytnę do miniaturki, będzie jak znalazł. No i dobra, słuchajcie, i dajemy mu może nazwę Tupaczon. O, Tupaczon. Tubaczon, może. Tubaczon. Nie wiem, Tupaczon dlaczego, ale cały czas jakoś mam wrażenie, że to się tak czyta, mimo że sam tą nazwę stworzyłem. No cóż, bywa. Bywa, słuchajcie, w każdym razie mamy tutaj nową jakąś gałąź rozwoju. Powinno to być dosyć koksowe. Teraz ma chyba 44 życia, ale ogólnie potem, jak to rozwiniemy, powinno naprawdę dać troszeczkę więcej. Jakby nie patrzeć pola do manewru temu życiu. No dokładnie. No i słuchajcie, widzę, mamy 30, jakby nie patrzeć, 5 minutę. Tutaj myślę, że na tą drugą część, ogólnie na ten luźny materiał, to będzie wszystko. Mam nadzieję, że mimo iż może był trochę długi, owszem, było 35 minut za pierwszym razem, 35 minut teraz, to mam nadzieję, że Wam się spodobał. Zresztą, jeżeli by tak było, jeżeli ta część tak samo jak pierwsza Wam się spodobała, to zachęcam Was do tej ludziska do zostawienia jakiejś łapki w górę. No i jeżeli chcecie być oczywiście na bieżąco z kolejnymi odcinkami na moim kanale, już niekoniecznie może z takimi luźnymi materiałami, bo jak mówię, one się bardzo luźno pojawiają. Pojawiają się właściwie jak mi się po prostu chce po prostu pograć, tak bez rozpoczynania nowej serii. W każdym razie, jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się u mnie na kanale, no to tutaj oczywiście ludziska, zapraszam Was jak zawsze do subskrybowania mojego kanału. Tak więc no, do zobaczenia ludziska już wkrótce w kolejnych odcinkach na kanale, w Space'ach, w randomowym graniu, w Overwatchu, w audiologach, w takich luźnych materiałach, no i jeszcze kilku planowanych na ten rok seriach. A do tego czasu trzymajcie się ludziska i cześć!